Wszystko zaczęło się w 1960 roku. Józef Skubaja, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, dzisiejszego Pałacu Młodzieży, postanowił założyć przy tej placówce sekcję piłki ręcznej chłopców. Zadanie to powierzył Stanisławowi Majorkowi, młodemu trenerowi, absolwentowi Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie. Już 2 lata później tarnowska drużyna osiągnęła duży sukces. Pod kierunkiem Majorka zdobyła srebrne medale Mistrzostw Polski Młodzików w Krakowie. MKS MDK szybko stał się zespołem, który zaczął się liczyć na krajowym podwórku. W 1970 roku w Tarnowie odbyły się finały Mistrzostw Polski Juniorów. Gospodarze zajęli w nich pierwsze miejsce. A ponieważ rywalizacje wśród juniorek zdominowały w tamtym czasie ich klubowe koleżanki, prowadzone przez Zbigniewa Barnasia, Tarnów stał się stolicą młodzieżowego szczypiorniaka. Z podziwem mówiono wręcz o tarnowskiej szkole piłki ręcznej. 2 lata później wychowanek Stanisława Majorka, Franciszek Gąsior, pojechał z narodową reprezentacją na Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Po zdolnego trenera upomniały się władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Został asystentem trenera kadry seniorów Janusza Czerwińskiego, a potem panowie zamienili się rolami. Pod ich wodzą Polska stała się światową potęgą. W Montrealu w 1976 roku prowadzona przez duet Majorek-Czerwiński reprezentacja zdobyła brązowy medal. Jedyny olimpijski krążek w dotychczasowej historii polskiej piłki ręcznej. Stanisław Majorek znalazł się w gronie najpopularniejszych polskich trenerów obok tak legendarnych dziś postaci jak Kazimierz Górski czy Hubert Wagner. Kolejnymi punktami sportowej przygody było prowadzenie kadry Luksemburga i praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po powrocie do Tarnowa ponownie zajął się szkoleniem młodzieży, cały czas mocno przeżywając sukcesy i porażki miejscowego szczypiorniaka. Stanisław Majorek za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. W 2022 roku odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiego Sportu w Cetniewie jako pierwszy tarnowianin. Dzięki niemu i jego współpracownikom oraz wychowankom kilka pokoleń tarnowian może realizować sportowe pasje i przeżywać emocje, dopingując swoje drużyny. Przed laty wokół asfaltowego boiska obok Pałacu Młodzieży, dziś w nowoczesnej, funkcjonalnej arenie Jaskółka. Panie trenerze, za to wszystko dziękujemy.